jest władza? Nie. Oczywiście, że nie wiesz. Niewielu tylko wie. Kobiety, które są już tak zużyte i znużone, że nawet nie dbają o to, by udawać. A jednak drżą z lęku w twych ramionach. Ponieważ władza budzi strach. Strach przed tym, który ją posiada. Kto by ryzykował jej stracenie? I kto będzie się bał tego, który utracił władzę? Przychodzisz tu zamiast Valembois, nieprawdaż? O, biedny głupiec. Białe ptaki i te wszystkie inne brednie. Wrogiem władzy, mój przyjacielu, nie jest wolność, ani antydemokracja, ani wszystkie te inne bzdury. Wrogiem władzy są marzenia. Marzenia. Czy jesteś w stanie to pojąć? Zawsze z dystansem patrzyłem na całą tę mitologię. Białe ptaki. Chciałem uczynić z Amerson nowoczesne państwo. Państwo ludzi, którzy wierzą w postęp, naukę i technologię. Ale ci głupi Amerzończycy zakochali się w pięknej, romantycznej legendzie o białych ptakach. A ja chciałem uczynić ludzi szczęśliwymi wbrew nim samym. Nie mogę pozwolić, byś zaszedł dalej. Thank you.
unoszących się z wulkanicznych kraterów. Ich wielkie skrzydła rosną przez całe życie i niektórzy powiadają, iż ciała ptaków nawet po śmierci ślizgają się jeszcze wytrwale pośród obłoków. Takie to historie opowiadają sobie ludzie. Te właśnie legendy karmią sny dzieci żyjących w kraju zwanym Amerzon.